Ruch Autonomii Śląska dzięki karygodnej polityce rządu PO zyskał kolejnego sojusznika – Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej zarejestrowane przez Sąd Wojewódzki w Opolu. To pierwsza organizacja, która legalnie posługuje się pojęciem narodowości śląskiej, nieznanej polskiemu prawodawstwu. Choć Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej deklaruje, że nie interesuje się polityką i nie zamierza tworzyć komitetów wyborczych, to już jednak na starcie politycy zainteresowali się tymże stowarzyszeniem. Hurtem deklarują wstępowanie do stowarzyszenia lider Rasiu Jerzy Gorzelik czy też senator Kuc. Jeszcze atrament na sądowych dokumentach nie wysechł, a już dowiadujemy się w cudzysłowie z niezależnych mediów, że dzięki tym nowym członkom stowarzyszenie ma już swoich przedstawicieli w Sejmie. A polityczność stowarzyszenia jest fikcją i wynika to z opublikowanych przez nie celów, wśród których jest m.in. kształtowanie i rozwijanie wśród ludności Śląska aktywnej postawy obywatelskiej, sprzyjającej powstaniu poczucia pełnego włodarzenia i współodpowiedzialności za swoją ojczyznę. Dziwnie, że tak jednoznacznie politycznego celu nie zauważył sąd, rejestrując Stowarzyszenie Opolu. Kolejny kuriozalny zapis to rozbudzanie i ugruntowywanie świadomości narodowej Ślązaków. Otóż rozbudzać i ugruntowywać można coś, co jest uśpione, istniało od zawsze i teraz wymaga jedynie rozbudzenia. Natomiast w przypadku narodowości śląskiej możemy mówić jedynie tylko i wyłącznie o nachalnym kreowaniu narodowości śląskiej przez niektóre media. Kolejny cel dla każdego rodowitego Ślązaka brzmi wręcz obraźliwie. To odrodzenie kultury śląskiej. Przede wszystkim nie istnieje coś tak odrębnego jak kultura śląska. Natomiast Śląsk był i jest zawsze kulturalną perłą, która mieniła się wieloma barwami, której piękno zachwycało różnorodnością wpływów kulturowych, etnicznych i religijnych, polskich, niemieckich, żydowskich, czeskich. Tę kulturalną perłę musimy wspólnie promować. Jako poseł wiem, że to nie polski parlament dał zielone światło dla uznania narodowości śląskiej, ale to rząd Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska. I jeszcze przed rozpoczęciem spisu powszechnego na głosy protestu w tej sprawie odpowiadano, że sprawy nie należy demonizować, że nie ma ona żadnego prawnego znaczenia, że chodzi tylko o pewną socjologiczną statystykę, by oszacować liczbę osób czujących się Ślązakami. To wówczas, wiosną 2011 roku, media rozpoczęły szeroko zakrojoną akcję nagłaśniającą apelu Ruchu Autonomii Śląska, aby masowo deklarować podczas spisu narodowość i język śląski. Czytaliśmy wówczas prawie codziennie pochwalne teksty na temat każdego wystąpienia liderów Rasiu, a jednocześnie ostro rozprawiano się z każdym, kto przeciwko tego rodzaju deklaracjom występował i tego rodzaju pojmowaniu śląskości. Oberwało się wówczas, chcę przypomnieć, kilkudziesięciu sygnatariuszom listu, który został opublikowany przez Dziennik Rzeczpospolita w sprawie powołania i wsparcia przez rząd Rzeczypospolitej państwowego programu Śląscy Bohaterowie Polski. Ostrzegałem wtedy, mówiąc, że dziwię się, iż w spisie uwzględnia się narodowość śląską, której uznanie odmówiły przez szereg lat polskie sądy, a także argumentację tę podzielił Europejski Trybunał Praw Człowieka, którego przecież trudno posądzać o antyśląską fobię. Kampania Rasiu to po prostu zabieg godzący w polską rację stanu, antagonizujący mieszkańców Górnego Śląska, a Ślązacy, o czym wszyscy wiemy, zawsze utożsamiali się z tym, co jest poza bieżącą polityką, z kulturą oraz gwarą o staropolskim rodowodzie. I na koniec przypominam, otwarte nawoływanie do zastępowania flag polskich tak zwanymi flagami śląskimi, czy też kreowanie historii powstań śląskich jako wojny domowej, zawsze prowadzi do dziarskiego marszu pod transparentami i flagami Oberschlesierów. To my! Śląsko nacyjo! To my!